Tu jest jakiś pokój. A to jest coś na wzór łazienki. Tu jakiś prysznic wygląda, jakby był. Że to jakieś takie pomieszczenie gospodarcze, może bardziej. Takie, o, gospodarcze. Socjalne, o tak to się mówi. Gospodarcze są te takie, gdzie się też przechowuje. Niski sufit straszny, ja tu się troszeczkę muszę schylić, żeby tu przejść. Tu był ten pająk taki wielki, co kiedyś tu był. Nic z tym. Wygląda jak taka kanciapa, jak to się mówi. Takie na jakieś byle co, takie zachowania, nie? Jak się szczoty jakieś chowa w normalnych miejscach, no tutaj nie wiem co tam chowali. Mamy coś takie. Jakieś tak kanciapa namiotły. Co to tak nazwę? Takie ciury były. Tędy te siły były wszystkie na pewno. Nie wiem do czego. Tam jest jakaś jeszcze rura. To może. Nie mam pojęcia z czego wyborić. Następne pomieszczenie. Nic nie ma. To są jakieś wloty powietrza od góry. To takie coś, co wystaje. Te rurki takie. Załóż odzież ochronną. Dziwne. Zapaska żona. No tak, proszę, jakiś kibelek bym miał, czy coś takiego. Albo tutaj była ta odzież ochronna w sumie. Tutaj załóż odzież ochronną, tam odzież ochronną trzymali. Tu z tego co się dowiedziałem, to gdzieś maski trzymali. No maski, znaczy to były takie worki, to się przebierało ogólnie. Ten stroje takie służbowe, to tutaj były na tym. Obowiązywały. Wiesz, też jakieś napisy były, ale to chyba w następnym pokoju. Tak, tak. No i tutaj czekali jedni, a tam się wychodzili i przebierali. Przechodzenia z... Instrukcja przechodzenia zabiegów specjalnych i sanitarnych. Postaw broń na stojaku. Tutaj stojaki na broń były. Na pewno. Stań na kratownicy i przeprowadź zabiegi specjalne odzieży. Może coś jakieś roztworem, o, jakiś roztwór nawet sprowadzali. Zbiornika 1 lub 2. Przeprowadzali specjalne umundurowania. Umundurowanie i oporządzenie sobie sprawdzali. Po zdjęciu odzieży ochronnej włóż ją do worków, połóż na regale. Regał, nie mam pojęcia gdzie mógł stać. Przeprowadź zabiegi sanitarne. Sprawdź efekty nośnych zabiegów sanitarnych za pomocą przyrządów, zabierz broń i udaj się do następnego przedsionka. A tu udaj się do... nie wiadomo czego. Ale na poprzednim ekranie opowiem. Co? Tak, tutaj jest to miejsce, gdy... tu były te w ogóle, jak mówiłem, garaże. I tu jest parę i z drugiej strony jest ich też parę. I stąd się schodzi do garażu, po prostu. Co tu się więcej mówić? Jeszcze tu nie mówię. Połączone z garażem. Tu jakąś apteczkę znamy w ogóle mamy. A to chyba to jest nowa apteczka. No. I to tak full nowa. Z Chińczyka zapewne. Za 2 złote. Ale tu nie ma wyjścia, zasypane. No to zasypane było, ale z góry zasypywali. Bo ogólnie tutaj, gdzie jest ta ziemia tu, to tu były takie drabinki aż na górę. I z góry można było sobie schodzić tutaj na dół. Po prostu szybko. U na górze z góry schodzili tutaj. Sufit się trzyma, jak widzę, to jest jeszcze porządna konstrukcja. Chociażby... A tu w ogóle nie ma co się trzymać, bo to już widać z zewnątrz. Tu po prostu... To jest po prostu tak tylko trochę ziemi narzucone pewnie na to, żeby po prostu nie było to takie widoczne. To był kot NRC, nie? No. I tu jest drugi. I drugi garaż. Jak nie mam przejść na tym. A tam są dwa garaże, jeszcze jeden garaż tam jest. Czy były dwa garaże? Tu było jakieś światło. Co? Tu jakieś światło było, bo tu jest łącznik. Dobra. Próbuję stąd zejść? Po ten schodzimy? No bo się chciałem spróbować. Ale ten to będzie ciężko przejść, nie? Ja ci utoruję drogę, bo chciałem sprawdzić, bo tu są dwa garaże. Tu idziemy? Możemy spróbować. Proszę stąd zejść.
Nie spadła mi kamera, nie. Trzyma się kamera dobrze, tak jak była, nie? Jest dobrze. Mam nadzieję, że... Trochę wyżej może rzucać. Nie ma nim. No ale to dobrze. A tak jest. Tutaj coś w ogóle leży, jakieś resztki. Nie wiadomo z czego. Tak. To jest pewnie przywiezione już dawno po zburzeniu tego. Tu ogólnie były wejścia takie wielkie i tutaj zamaskowane były ramy metalowe. Ale wywiezione zostały. Nie wiadomo przez kogo. Nie przez złomiarzy. A tu jest taki mały hangar drugi. Ten ani wejścia nie ma, ani przejścia żadnego. Gaśnica. Bo to. Czekaj, jeszcze spróbuję wychować tam. Nie. Tu jest jeszcze jeden taki pusty. Czyli tylko ten środkowy miał takie wyjście jak z tamtych dwóch. Jak widać jeszcze resztki są tego maskowania. Tak jak i tutaj. Tej siatki takiej maskującej, to są resztki jeszcze. Pszczoły tu są jakieś, więc nie chcę za bardzo podchodzić. Ale są jeszcze resztki tego maskowania. To się narzuca na wszystko.